zadania do pętli Four Ingredients. Kazik Bis. Kazik prosi o zsumowanie ilości worków w owocach. Może być do 100 owoców w każdym worku i samych worków może być także do 100, ale minimum jeden. Inaczej notatki teraz prowadzi. Wcześniej wczytywaliśmy ilość owoców w workach w jednym wierszu, no i potem traktowaliśmy to splitem. Tu wczytujemy najpierw informację, ile jest worków. To jest ta tutaj liczba 3, tutaj jest tylko jeden worek. Tutaj mamy 5 worków, a potem w każdym wierszu osobna informacja, ile jest owoców. Czyli co? Najpierw musimy wczytać do jakiejś zmiennej ilość worków, a teraz, no tutaj brakuje nawiasu, a teraz musimy powtórzyć rozkaz wczytywania, tu mamy w każdej, każdą ilość owoców w osobnym wierszu. Musimy to wczytać osobno, więc powtarzamy rozkaz wczytywania for i in range. Ile razy musimy ten rozkaz powtórzyć? No tyle, ile jest worków, czyli mamy to pod zmienną a ukryte. A krotnie powtórzymy jaki rozkaz. Do zmiennej b będziemy sobie wczytywać, zamieniając na liczbę całkowitą, zawartość kolejnego worka. Oczywiście będziemy to potem sumować. Suma na początek wynosi 0, bo jeszcze nie wczytaliśmy żadnego worka, a po każdym worku będziemy ją powiększać o to, ile było w tym właśnie worku. Na sam koniec wypiszemy naszą sumę i zobaczymy, czy to zafunkcjonuje. Może dla przykładu pierwszego, czyli 3 worki, 5, 5 i 5 w ostatnim. Rzeczywiście 15 to jest suma owoców. Jest OK. Kolejne zadanie. Wczytujemy dwie liczby. Najpierw mniejszą, a potem równą lub większą. Z przedziału od 1 do 100. Musimy wypisać potem wszystkie liczby należące do tegoż przedziału wyznaczone przez te liczby. Od 3 do 5, czyli 3, 4, 5. Musimy zatem wczytać dwie liczby. Najpierw A, a potem B. Wiemy, że B jest większe od albo równe A. I teraz zwykła pętla for i in range. No i teraz w jakim przedziale? Oczywiście od A do B, ale do B to byśmy skończyli na wartości o 1 mniejszej, czyli byśmy w tym wypadku napisali 3 i 4, a piątka do B plus 1 oczywiście. Do B plus 1 i co wypisujemy? Print nasze i, które będzie przyjmowało takie wartości od A do B włącznie, przy czym musimy to rozdzielić spacjami, czyli nasz end będzie zamieniony na spację. To, że po ostatnim teście wyświetli spacja, to nic nie szkodzi, bo ostatnie spacje przez szkopu są ignorowane. Sprawdzimy, jak to zafunkcjonuje. F5 uruchamiamy. No i co? Przykład 3 i 5. Rzeczywiście tego oczekiwaliśmy. Kolejne zadanie. Napisz program, który wczyta liczbę n z przedziału, może nieco większego, i wypisze w wierszu n par tekstów xy, czyli dla piątki powieli te teksty. Możemy to oczywiście, wczytujemy tęże liczbę, możemy to oczywiście wypisać pętlą for, ale możemy wykorzystać nasz skrót, który znamy, czyli wymnożyć tekst razy liczbę. Nasz tekst to jest oczywiście xy, i wymnażamy go razy wczytaną wartość. Można by to oczywiście robić pętlą for i kolejno wypisywać akrotnie tekst xy. No zobaczmy, czy to zafunkcjonuje. Dla piątki nasz xy, no to jest pięciokrotne powtórzenie tego tekstu. Wszystko się zgadza. I kolejne zadanie. Kwadrat z x-ów. Tu musimy wypisać 3 wiersze x-ów, w każdym wierszu po 3 x-y. Dla piątki po 5. Dla jedynki tylko jeden wiersz składający się z jednej kolumny.
Najpierw oczywiście wczytujemy, jak wielki ma być tenże kwadrat i robimy go. Można go zrobić w wersji for i in range a składający się z dwóch pętli, bo ta pętla będzie nam rysowała wiersze. A w każdym wierszu muszę mieć nx-ów, ax-ów. No, my wiemy, że możemy to zrobić albo pętlą kolejną, albo skrótem naszym. I zrobimy oczywiście skrótem, będzie to wygodniejsze, czyli print oczywiście x razy a. Popatrzmy, czy to działa. F5. No i dla trójeczki zadziałało. Jakby to było w tej drugiej wersji? Zróbmy sobie taki komentarz. I tutaj byłaby druga pętla. Może bez, żeby nam podświetlało. For, tym razem inna zmienna. J, in, range. Także tyle samo razy ma się to wykonać. I co tutaj robimy? Tego oczywiście nie ma. To jest zahaszowane, czyli to jest komentarz. A tutaj co robimy? Print pojedynczy x. No i musimy go powtarzać właśnie a razy. Powtórzymy go. Czyli musimy jeden za drugim wypisywać. Musimy enda zmienić. End równa się pusto. No i oczywiście po każdym wierszu muszę osobno print nic, czyli wypisz sam enter. Wypisać enter. Zobaczmy, czy to zadziała. Znowu dla trójeczki. Uzyskaliśmy dokładnie to samo. Jak widzimy, to jest ekwiwalentem tego, ale tylko w przypadku, kiedy powielamy tekst. Jeżeli tu musielibyśmy ingerować i różne elementy wypisywać, no to tu możemy to zrobić, a tu niestety nie. Niemniej naszym szybszym rozwiązaniem jest oczywiście taki kod. No to teraz prostokąt z x-ów. Mieliśmy kwadrat, teraz prostokąt, czyli co? Musimy troszeczkę zaingerować w jego wielkość. Jaki ma być? N plus 3 wierszy, czyli wierszy ma być więcej, no może nie N plus 3, tylko u nas A plus 3, 3 razy, nie o 3, o 3 więcej wierszy. Za to w wierszu ma być 2 razy więcej x-ów, czyli nie A razy A, tylko razy A i jeszcze razy 2. I to jest cała modyfikacja. Powinno zadziałać. Sprawdzamy. Dla naszej dwójeczki mamy 4 kolumny, 2 razy więcej i o 3 więcej wierszy, czyli 2 plus 3, 5 wierszy. Wszystko się zgadza. Kolejne zadanie. Trójkąt z x-ów. Tak naprawdę będziemy tutaj przerabiać cały czas nasz wzorcowy do kwadratu programik. Znowu, jeśli wczytałem A, to znaczy, że mam mieć A wierszy. Tutaj bez zmian. Natomiast co ma być w wierszu? No, tym razem nie będę wymnażał razy A, bo A jest cały czas takie samo wewnątrz tej pętli, tylko muszę wymnażać razy coś, co mi narasta w tejże pętli. Co mi w tej pętli narasta? W tej pętli narasta mi I. I wynosi najpierw, dla przykładu z czwórką, 0, 1, 2 i 3. A ja mam wymnażać ten x razy 1, 2, 3, 4. Więc albo tutaj muszę wymnożyć to w taki sposób i plus 1, o 1 więcej niż wynosi i, i uzyskam wtedy taki trójkąt. I narasta, to znaczy, że szerokość tych wierszy z x-ów też będzie narastać. Sprawdzamy. Dla przykładowej czwóreczki mamy nasz trójkąt. Mogę do tego też podejść troszkę inaczej. Chcemy, żeby i nie wynosiło od 0 do 3, oczywiście 4 razy musi się ta pętla wykonać, tylko od 1 do 4. Dla tego przykładu oczywiście. No więc do a plus 1. No i wtedy tutaj nie muszę zwiększać o 1, tylko po prostu razy i. Powinienem uzyskać dokładnie taki sam trójkąt. Sprawdzamy. Tutaj mam w związku z tym o 1 nawias za dużo. Jeszcze raz. Dla czwóreczki
uzyskaliśmy dokładnie ten sam efekt. Kolejne zadanie. Teraz dwa trójkąty. Jeden ma się zmniejszać, a potem drugi ma się zwiększać. No to ten zwiększający się już mamy. No to teraz z przodu zrobimy drugi zmniejszający się. Przekopiuję sobie to. I tu musi być zmniejszający się trójkąt. Zauważmy, że on najpierw ma mieć duże liczby, a potem one mają maleć. Jak można to uzyskać? Albo w rangeu mówimy, że zaczynamy od jakiej wartości? Od A. Aż dojdziemy do, pamiętamy, że bez tej wartości, czyli do jedynki. No do jedynki nie chcemy dojść, bo jedynka to już jest następny trójkąt, tak? One jakby główką się spotykają. Więc jak tu wpiszę 1, to jedynki już nawet nie wezmę. Czyli ten górny trójkąt skończy o, jeszcze tu niech się zaznaczy, o w tym miejscu. I tak powinno być. A dolny trójkąt wypiszę cały. To jest ten cały trójkąt, a tutaj kończy go nieco wcześniej. No i patrzymy, czy to wyjdzie. Dla naszej testowej czwóreczki mamy trójkąt rosnący. A co tutaj się stało, że nie wyświetla nam tego? Dobre pytanie. Od A. A, no oczywiście, jeżeli to ma maleć, no to muszę powiedzieć, że krok ujemny. Tutaj zapomnieliśmy o tym. I jeszcze raz. Czwóreczka. Rzeczywiście. Trójkąt maleje i dotąd jest rysowany. To jest ta górna pętla, trzykrotnie wykonana dla wejścia o wartości 4. A to jest druga pętla, która się wykona 4 razy i to jest ten trójkącik. To można by oczywiście wykonać zupełnie inaczej. Ja zrobię jeszcze drugą wersję. Jak? Wklejmy sobie tą pętlę. Mam wykonać ilukrotnie? Nie akrotnie, tylko a minus jedenkrotnie. Przy czym a, jeżeli tak napiszę, będzie zaczynało się od zera i kończyło dla tego wejścia na 0, 1, 2 na dwójce. A ja muszę mieć, zaczynając od zera, w pierwszym wierszu czwórkę. A u nas to jest 0. No to co? Razy 4 minus i. Czyli 4 minus 0 to będzie razy 4. Zgadza się. Potem i wzrośnie do 1. Będę miał 4 minus 1 to będzie 3. Będę miał wiersz złożony z 3 x-ów. Wszystko się zgadza. Ponieważ to i narasta, to wartość tego nawiasu, ponieważ ja tu i odejmuję, no to wartość tego nawiasu maleje. Ważne było tylko, żeby wiedzieć, od ilu zacząć i jak maleje. I to powinniśmy uzyskać znowu dokładnie ten sam efekt, zupełnie innymi wartościami. Popatrzmy na czwórki. Efekt zadowalający. Czyli dwoma sposobami zrobiliśmy to zadanie. I kolejne. Zadanie choina z liczb. Jak widzimy, musimy tutaj zrobić tak jakby kilka gałązek, czyli powielić trójkąty. Wielkość tych trójkątów będzie taka sama. Wróćmy do zadania z trójkątem. Przypomnijmy, jak ono się wykonywało. F5. Dla, no tutaj dla wejścia 3 mamy wypisany taki trójkąt, czyli o dokładnie takiej wielkości jak trzeba, ale on jest wypisany raz, no i z x-ów, a nie z kolejnych cyfr. No dobrze, zróbmy najpierw całą choinkę składającą się z tylu. Ile mamy na wejściu gałązek. To jest jedna gałązka, druga gałązka, trzecia gałązka. Ta gałązka, czyli nasz trójkącik, to jest ten kod. Musimy go powtórzyć. Ile? No właśnie, akrotnie. No to to będzie wewnątrz pętli, która się wykona akrotnie. For, tylko nie używajmy tej samej zmiennej i, bo ta zmienna i by zmieniała nam wartość tego i, więc po innej wartości, po j. Po j in range a, taka sama akurat wielkość choinki, jak i ilości gałązek. I oczywiście to, co rysuje gałązki, oto musi być wcięte, przesunięte w prawo. No to co, tabulator tutaj wcisnę i to mi się przesunęło wszystko. Także ta pętla jest rozkazem wewnątrz tej pętli.
a print jest rozkazem MD. No zobaczmy, jak to wygląda. Znowu dla trójeczki. Świetnie. Wielkość choinki jest już taka, jak oczekujemy. Teraz ma składać się nie z X-ów, tylko z cyfr. No i tutaj zaczynają się robić troszeczkę schody. Tu mają być kolejne cyfry określające numer gałązki. Gdzie my mamy numer gałązki? To i to są wartości od 0 do A i one określają numer wiersza wewnątrz trójkąta. Natomiast J w tym wypadku określa nam numer trójkąta, tak? Więc tutaj musimy numer trójkąta wpisywać. No to J. Ale jeżeli ja zrobię J, J jest liczbą, razy inna liczba, to mi wyjdzie jakiś iloraz. Ja nie chcę tutaj ilorazu wypisywać, tylko liczbę zamienioną na tekst powieloną tyle razy. No to jeżeli chcę, żeby to był tekst, a nie liczba, no to zamieniam. Tak jak na inta mogę zamienić, tak mogę w drugą stronę inta zamienić na tekst. Tekst to jest string, czyli str, tak? String. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Popatrzmy. 3. Fajnie, ale tu zaczynamy od 0 do 2, a tutaj chcę zacząć od jedynki. Ja chcę zacząć od jedynki, no to w prosty sposób, tu mógłbym oczywiście dodawać plus 1, ale można też to zrobić tutaj, że zaczynamy od jedynki, no oczywiście musimy skończyć na A włącznie, czyli A plus 1. Popatrzmy teraz, nasza trójeczka. Dobrze, jedynka, dwójka, trójka. Czy to już działa? No nie do końca. Piąty ma się składać z piątek, ale dziesiąty nie z dziesiątek, a z zer, jedenasty z jedynek, a nie z jedenastek. Popatrzmy, z czego nam się będzie dziesiątka składała. Odkładamy to i patrzymy dla dziesiątki. Ostatnia gałązka, z czego nam się składa? Nie z zer, a tu jest napisane, że dziesiąta ma się z zer znowu składać. No i co? A tutaj jest szersza. Ona ma 10 wierszy, ale ma w każdym dwa razy więcej znaków, bo zamiast 0 tu jest całe 10. Co zrobić, żeby wydobyć ostatnią cyfrę? Bo tak naprawdę tutaj mamy ostatnią cyfrę. Dla jedynki ostatnia cyfra no to jest 1. Dla dziewiątki ostatnia cyfra 9. Dla dziewiętnastki ostatnia cyfra też 9. Dla 109 ostatnia cyfra też 9. My widzimy, że tych gałązek może być 40. Jak wydobyć ostatnią cyfrę? No oczywiście znamy dzielenie modulo 10. Modulo 10 to jest ostatnia cyfra w systemie dziesiętnym z dowolnej liczby. Jaką liczbę byśmy nie poddali operacji reszta z dzielenia przez 10, no to uzyskamy ostatnią cyfrę tej liczby. I teraz już na pewno będziemy mieli pełne rozwiązanie. Odpalamy to. Nasza dziesiątka. I widzimy, że rzeczywiście składa się z 0. A dla trzynastki, odpalamy jeszcze raz. Trzynastka. Oczywiście trójkąty są większe, ale ostatnia składa się z trójek. Poprzednia z dwójek. Z dziewiątek, z 0. To jest dla dziesiątki. Dla dziewiątki. I widzimy, że rzeczywiście efekt jest w tym momencie już całkowicie zadowalający. Kolejne zadanie. Choinka z cyferek. Czym ono się różni od poprzedniego? Nasze gałązki, proszę zauważyć, że robią się coraz większe. Tutaj mieliśmy jedną wielkość gałązek, czyli tych trójkącików, a tutaj każda z nich jest większa. Tu jest o wielkości 1, czyli po prostu jedynka. Tu jest o wielkości 2, czyli trójkącik o wielkości 2, trójkącik o wielkości 3, trójkącik o wielkości 4 i aż do wartości n wprowadzonej przez użytkownika. Mało tego, te są troszeczkę inaczej ponumerowane, tak? Tu mamy inne liczby. Każdy trójkąt składa się nie z cyferek określających numer tegoż trójkąta, tylko z cyferek określających wiersz w tym trójkącie. Ale tą modyfikację zrobimy na sam koniec, ponieważ ona jest najprostsza. No dobrze, to jest nasz program, który rysuje naszą choinę. To teraz choinka, która będzie coraz większa. Co odpowiada za wielkość trójkąta? No, ta wartość, ta i, która określa, ile wierszy jest w trójkącie, a one są coraz dłuższe. Więc najpierw ma być ona o wartości 1,
tak? Wielkość trójkąta 1, potem wielkość trójkąta 2, aż dojdzie do n, a nie stała wartość tutaj od 1 do a plus 1, czyli o wielkości a. Tak naprawdę to były trójkąty. Tutaj musimy, to musi narastać. Czyli nie możemy tego uzależnić od zmiennej a, tylko od tej zmiennej, która mówi, który to jest trójkąt. A to jest przecież zmienna j. Ta pętla mówi, rysuj kolejne listki, czyli kolejne nasze trójkąty. Czyli to musimy uzależnić od j. J jest, to musimy pilnować, czy od 0, czy od 1, tak? Bo zmienimy i nagle się okaże, że wielkość naszego trójkąta się zmienia. Tu już zmieniliśmy, że j jest w wersji od 1. To znaczy, że tu rysując od 1 do 1 mielibyśmy zerowej wielkości trójkąt. To niedobrze, to musimy do plus 1 zrobić. No i patrzymy, co nam wyjdzie. Tu jeszcze mamy j, ale to za chwilę, tak? Bo j to jest tylko konkretna cyferka wypełniająca trójkąt. No to patrzymy. Odpalamy dla przykładu 4. No mamy wielkość poprawną 1, wielkość 2, wielkość 3 i wielkość 4 trójkąta, tak? Czyli wielkościami już się nam zgadza. Mamy choinkę, ale z cyferek niewłaściwych, bo tu mamy numer trójkąta. Trzeci trójkąt jest w całości z trójek, a ma być tak, jedynka, dwójka, trójka. Czy jest taka zmienna, która się wierszami tak zachowuje? No tak, jest to zmienna nie j, tylko zmienna i. Zmienna i. Oczywiście tu gdzieś zgubiłem, jeszcze powinno być modulo 10, po to, żeby, widzimy, że może być aż 40 listków, czyli powyżej 10, jakbyśmy doszli, to byśmy wypisywali 10, 11, 12, znowu nam dzwonek przeszkadza, no trudno. A my chcemy dla dziesiątki wypisywać 0, dla jedenastki 1, dla piętnastki 5, tak? Czyli ostatnią cyfrę tylko będziemy wypisywać z tego i. No dobrze, popatrzmy, jak to wygląda. Dla naszej czwórki, tak, wielkość 1, wielkość 2, wielkość 3, wielkość 4 i wewnątrz trójkąta mamy cyferki, które określają, który to jest wiersz. Wszystko się fajnie zgadza. Kolejne zadanie, prawie pusty prostokąt. Co to znaczy? To znaczy, że w środku tylko bramowanie jest z x-ów, tak? Tylko ramka. Natomiast wewnątrz prostokąta wypełniamy go. Można by spacjami wypełnić, ale byśmy nic nie widzieli, nie moglibyśmy ich policzyć tak wygodnie, no więc wypełnimy go sobie kropeczkami. Dość łatwe zadanie. Można do tego też już na wiele sposobów podejść, ale żeby nie wydłużać, będę jeden z nich tylko proponował. For i in range. Proszę zobaczyć, że jeżeli trójkę wpisuję, to on ma być dwa razy szerszy, ale o wysokości dokładnie tyle, ile wpisałem. Czyli ile ma być wierszy? Tyle, ile wpisałem. Czyli a, for in range a. I co w takim wierszu musi być wypisywane? Print. To i to wygląda bardzo prosto, a to będzie się powielało, bo jeżeli tu będę miał wielkość 5, to u góry będę miał same x, na dole będę miał same x, natomiast w środku będę miał 3 wiersze, o właśnie takie, tego typu. Więc może tak, przed powielaniem zrobimy osobno linię print składającą się z x-ów, ile ich ma być? Dwa razy więcej niż czytaliśmy, czyli razy 2 razy a. Dokładnie taka sama linia ma być na koniec, już po naszym forze rysującym te linie z kropeczkami. A teraz skupmy się już na forze rysującym linie z kropeczkami. Jak taka linia wygląda? Na początek oczywiście zaczyna się od x, jednego. Kończy się też x-em. Oraz musimy zmienić separator, żeby nie wstawiał nam tu pomiędzy ten x a kropeczki spacji, więc musimy separator ustawić na tekst pusty. No dobrze, a teraz policzmy, ile ma być w środku kropeczek, czyli co? Kropeczka razy, i to jest najciekawsze, co jest w tym zadaniu. Tych kropeczek ma być
Jeżeli mamy 3, tego jest 2 razy więcej niż wczytaliśmy, to kropeczek będzie 2 razy więcej minus 2, minus te dwie skrajne, które są x-ami, które są ścianką. No więc co? Razy w nawiasie 2 razy a, ale minus 2. Można by to uprościć, inaczej zapisać. Nie ma znaczenia w tej sytuacji. Wyrażenie jest poprawne matematycznie. Sprawdzamy, czy to działa. No i dla trójeczki. Oczywiście. Ile jest tych wierszy? No nie a, tylko o dwa mniej, ponieważ ten i ten wiersz rysowaliśmy osobno. Jasne, po to uruchamiamy, żeby zobaczyć, czy nie ma błędów. Czyli co? Tutaj to będzie minus 2. Tą pętlę będziemy uruchamiali tylko wtedy, jeżeli nasze a będzie przynajmniej tak duże, żeby tutaj coś się w ogóle zmieściło, tak? No to co? Uruchamiamy. Jeszcze raz. 3. Teraz już doskonale. Uruchamiamy dla dwójki. No, skoro popełniliśmy błąd, to sprawdźmy jeszcze dla innych wartości. Dla 2. Tu już jest świetnie. A dla większej wartości spróbujemy. Na przykład dla 7. Proszę bardzo, tak? Tu mamy 14x, ale 7 wierszy. Z tego 5 tych najbardziej interesujących. Czyli zadanie wykonane. Przechodzimy do kolejnego. O, to już jest dużo trudniejsze, bo musimy zrobić rąb. Ale będziemy tą samą techniką wykonywać, tylko przeliczenia będą nieco trudniejsze. Oczywiście wczytujemy na początek naszą zmienną a, określającą wielkość figury. No i ja bym to zrobił tak. Najpierw bym wypisał jedną pętlą tę część, gdzie x-y narastają, a potem tę część, gdzie x-y maleją. Można to sobie inaczej podzielić, na przykład tak, tak i tak. Ale to już od Was zależy, jaką metodę sobie wybierzecie. Ja, tak jak przed chwilą pokazałem, najpierw dla trójki 3 pierwsze wiersze. For i in range. I teraz ile? No 3 wiersze, tak? To jest pętla odpowiadająca za wiersze, czyli for it range a. Co jest w wierszu? Print. Najpierw mam mieć, jeżeli a jest równe 3, to mam mieć o jeden mniej kropeczek. Potem mam mieć o jeszcze jeden mniej i o jeszcze jeden mniej kropeczek. No to właśnie tak zróbmy, że ilość kropeczek naszych razy a minus, no i tutaj musi być coś narastającego i narasta, ale ja zrobiłem, że narasta od 0, a nie od 1, więc muszę zrobić minus i minus 1 jeszcze dodatkowo, dlatego no, że przy pierwszym razie i wynosi 0, więc nic bym nie odjął i bym miał de facto 3 kropeczki, ja muszę mieć już 2. Oczywiście to w nawiasie. Sprawdzimy, czy to zadziała, zanim powielimy. Odpalamy. Dla trójeczki mamy 2 kropki, 1 kropka i tutaj tak naprawdę jest 0 kropek. Ale to się oczywiście wykonało, tylko że razy 0 było. No dobrze, skoro tak, to zobaczmy, że tutaj mamy dokładnie tyle samo kropek. Czyli tak, znowu dodamy to, co już zrobiliśmy po prawej stronie. Oczywiście tu będzie przecinek na x, na razie na x. Jeden sobie wstawimy, żeby było widać go. Tu sobie powielimy ilość kropek, bo z prawej strony jest taka sama jak po lewej. No i oczywiście separator jest tekstem pustym. Sprawdźmy, jak to zafunkcjonuje. F5 dla trójeczki. Dobrze. Dwie kropki, dwie kropki. Jedna kropka, zero kropek, zero kropek. A tu oczywiście, teraz musimy oczywiście popracować nad ilością x-ów. Ile tychże x-ów ma być? Razy. No i zastanawiamy się. Najpierw ma być 1, potem 3, potem 5. Czyli na pewno musi narastać. Czyli będziemy go uzależniać od i. Ale narastać ma co 2. Czyli jeżeli i wzrasta o 1, to znaczy, że
ja mam dodawać 2x, czyli muszę, tu w nawiasie będzie, 2 razy i. Takie wyrażenie. Zauważmy też, że gdy i wynosi 0, to byśmy to wymnożyli razy 0, a ja już mam 1. Czyli jest o 1 więcej niż ten podwojony iloczyn i. Czyli tu muszę jeszcze dodać plus 1. O, tak jak mówiłem, obliczenia troszeczkę trudniejsze, no ale to jest tak naprawdę mnożenie, odejmowanie, dodawanie, koniec, nic więcej. F5, popatrzmy. Dla trójeczki, dobrze, zgadza się. F5, może dla jakiejś większej wartości, 7. Pięknie, wszystko się zgadza. A dla tych mniejszych, bo to też są takie newralgiczne sytuacje. Tutaj dwójkę wpisałem, a powinienem tu ją wpisać. Dobrze, góra jest. I jeszcze dla jedynki, to jest bardzo taka ciekawa sytuacja, kiedy nie robię w ogóle kropek i jak widać, wszystko się zgadza. No to teraz dolna część tej figury. Znowu zrobimy sobie taką pętlę, nawet tę skopiujemy. Bo też musimy mieć po lewej stronie kropki, potem x, potem kropki, no i separator pusty tekst. Ilość powtórzeń tej pętli ma być o jeden mniejsza, bo tutaj uwzględniliśmy już ten środkowy wiersz, a tutaj musimy go pominąć, czyli zmniejszamy tu albo minus 1, albo jak kto woli, możemy zacząć tu numerować dla odmiany i od 1. Ale musimy to kontrolować. Ja jako informatyk wolę sobie tutaj od zera numerować, a wszystkie korekty wprowadzać tutaj w nawiasach. Ale to polecam eksperymentować. Eksperymentujcie, spróbujcie zrobić to inaczej. Ważne, żeby samodzielnie kontrolować te obliczenia. No dobrze, ile mamy tych kropeczek? Na początek 1, 2, 3. I tak narasta, czyli jedna kropeczka, a ja mam od zera, czyli i plus 1. Jak i jest równe 0, to mnożę kropeczkę razy 1. Jak i jest równe 2, przepraszam, jak i jest równe kolejną wartość, czyli 1, to 1 plus 1 to jest 2, czyli mam dwie kropeczki. Powinno się zgadzać. Ilość kropeczek będzie OK, to będzie i plus 1 po dwóch stronach, tylko jeszcze nad x-ami będziemy musieli się zastanowić, więc tu na razie zrobimy jednego x-a, tylko żeby był i sprawdzamy, jak to zafunkcjonuje. No i znowu nasza wartość testowa 3. Ilość kropeczek poprawna. A dla większej wartości? No, 7. Tak, zgadza się. Narasta co 1. Teraz zajmijmy się x-ami. Ile tych x-ów jest? No, na początek jest 3, czyli tyle samo, ile było. Potem jest 1. A dla siódemki na przykład, to będzie tutaj co? 15 x-ów, tak. No to tutaj będzie 13. Czyli nie możemy startować od tej wartości. Tak naprawdę, proszę Państwa, tych x-ów tutaj jest 2 razy więcej minus 1. No bo co? Bo to jest taki trójkącik, o taki trójkąt z x-ów, a tu jest trójkąt o 1 mniejszy z tych x-ów tak naprawdę, więc tak naprawdę tu by było 2 razy więcej x-ów, gdyby było o 1 więcej. Czyli co? 2 razy 3 minus 1 tych x-ów tutaj jest. Ten wiersz pomijamy, więc tutaj ile tych x-ów jest? 2 razy więcej, a tym razem już minus 3 i minus 5 i tak dalej. Tak do tego musimy podejść. Czyli wymnażamy nasz x razy. Na początek, ile ich ma być? 2 razy więcej niż wprowadziliśmy, czyli 2 razy a. I teraz ile trzeba odjąć? Tu już odejmiemy 2, potem 4 i jeszcze na sam początek 1, czyli tak, minus 1 zawsze, minus 1 zawsze, a potem w zależności od tego, ile wynosi i. Tu i wynosi 0, a ja już mam odjąć 2. To może tak, to może zamiast minus 1, to tu zrobimy od razu minus 3, a potem jeszcze minus 2 razy i. Dlaczego 2 razy i? No bo
i narasta o 1, a ja muszę odejmować 2 razy więcej. No i to już ma szansę powodzenia. Sprawdzimy. Popatrzmy. Dla naszej trójki testowej super, a dla jakichś większych liczb 7 testowaliśmy też. Pięknie. A dla tych małych wartości, dla jedynki dajmy na to. No ślicznie. Mogę próbować wysłać to zadanie na serwer. Zobaczcie, to wcale nie jest dużo, ale tu trzeba pogłówkować. To są proste operacje typu mnożyć, dodać, odjąć, ale trzeba się zastanowić co. Ostatnie dwa zadania z pętli. Wracamy do naszego ulubionego magazyniera. Kazik awansował. Jak widzimy, znowu mamy tasiemki, czyli w jednym wierszu możemy wczytać wiele worków do sumowania owocy, ale Kazik ma pomocników. Mówi nam, ilu pomocników ma i każdy z pomocników oddaje swoje tasiemki. Na każdej tasiemce może być co najmniej jedna albo więcej liczb rozdzielonych spacjami. Musimy podać sumę wszystkich owoców. Jest to dość proste zadanie, ale złożone z dwóch etapów. Musimy sobie też przypomnieć oczywiście nasz split, czyli poprzedni temat. Zaczynamy. Na początek oczywiście musimy wczytać ilość pomocników. Jest to zupełnie niezależna liczba, ta trójeczka. Wczytaliśmy ją. No to co? To teraz musimy trzykrotnie wczytać tasiemki każdego pomocnika. Robimy to. For i in range a. Nasza suma owoców na początek wynosi oczywiście 0. I tu przechodzimy. I co teraz robimy? Wczytujemy cały ten jeden tekst, ale to nie jest jedna liczba, tylko cała tasiemka. Czyli co? Jakieś b równa się input. Nie możemy tego inputa zamienić od razu na liczbę, ponieważ jest to tasiemka złożona z jednej, ale też może z większej ilości liczb. Musimy ją zesplitować. Ja ją pozwolę sobie od razu zesplitować, więc w b mamy tablicę. Ale jak w B mamy tablicę, to nie możemy, czy ja tutaj mam jakiś błąd, że to mi nie podświetliło, no nic, zobaczymy. Jeżeli mamy tablicę w B, to musimy dobrać się do każdego z elementów tej tablicy osobno i myśmy to już robili w zadaniach z Kazikiem na for in zbiór. No więc tak dokładnie jak wcześniej. For, tylko inna zmienna, j, in, co? I nasze B, bo B zawiera kolejne liczby z tasiemki. In B. Oczywiście nasze J musimy sobie zamienić. Możemy to dynamicznie zrobić. Powiększamy naszą sumę plus równe się o J. Ale pamiętajmy, że J jest jako tekst. Musimy jeszcze je zamienić na liczbę całkowitą. Czyli powiększamy o dwójkę, o jedynkę, o siódemkę. To jest ten nasz split. Tutaj zesplitowaliśmy tylko do piątki, ale ta piątka jest wewnątrz tablicy, czyli ona się, ta piątka w tej pętli podstawi się tylko piątka, tak? Ta piątka zamieni się na int i doda także do naszej sumy. No dobrze. I to by było chyba wszystko. To jest całe zadanie. Na koniec oczywiście wypisujemy sumę. Sprawdzamy, jak to zafunkcjonuje. Najpierw przykład testowy. 3. Co tam mieliśmy? 2, 1, 7, które zostanie zesplitowane. A tutaj ta piątka też zostanie zesplitowana, ale do jednoelementowej tablicy. I tutaj znowu piąteczka. 20. Pięknie. Inny przykład. Może zróbmy troszkę dłuższe tasiemki. Niech to będzie tylko, tutaj wpisałem, dwóch pomocników, ale jeden będzie miał kilka worków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W każdym worku tyle owoców, a drugi miał 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tu o 1 więcej, żeby była liczba nieparzysta na koniec. 91. Czy to się zgadza? No, czysta matematyka. Ile jest tych elementów? 9. Jaka jest średnia? 5. Czyli co? 45 jest tutaj. I tu też by było 45, ale zwiększyliśmy o 1, czyli 46. 91, zgadza się. Wygląda, że ten
prosty program, już załatwia sprawę. Ostatnie zadanie z Penty for Kazik Sprawiedliwy, co oznacza, że mówi nam, ilu jest pracowników, ale też mówi, ile każdy z nich miał worków, bo każdy z nich ma po tyle samo worków. I to zadanie nadaje się świetnie dla tych, którzy piszą w języku C++, natomiast my w Pythonie i tak to zesplitowaliśmy. My w Pythonie, jeżeli to zesplitujemy, to potem możemy sobie przez wszystkie elementy tej tasiemki przebiec. W języku C++ nie mogli tak łatwo tego zrobić, dlatego musieli wiedzieć, ile jest na każdej karteczce. No to jak nam jest ta wartość niepotrzebna, no to jest dokładnie to samo zadanie, które było wcześniej. Tylko musimy wczytać tą wartość, tę, ile jest na każdej karteczce, i zignorować ją, bo my tego nie potrzebujemy. Czyli co? Ja może tak, można by to zrobić B, ale już Wam podpowiem, że jeżeli się używa jakiejś zmiennej, która jest nam kompletnie niepotrzebna, albo tylko tu na chwileczkę, a potem już nie będzie nam potrzebna, to zwykle jest to zmienna typu podkreślenie. Podkreślenie równa się, ale to mogłaby być każda inna zmienna, na przykład B. I co? Input. Nawet nie zamieniam tego na liczbę, bo ja tego nie użyję. Sprawdźmy, czy to zadziała. Proszę zauważyć, że tak naprawdę nie zmieniłem poprzedniego programu. Co to? 3, no i wpisujemy. 22, 17. My i tak tutaj mamy splita. 7, 5, 15, 25 oraz 55, 23 i 44. A, wyszła suma. A czy my tutaj sumę mamy wypisać? Ach nie, nie sumujemy, tylko co? Leserów trzeba eliminować. Musi zliczyć, ile worków było zbyt lekkich, poniżej 20 owoców. No to może tak, tu będziemy powiększać nie o tę wartość, tylko w tym forze będziemy sprawdzać co? Jeżeli nasze int z j, czyli to, co było napisane na worku, jest mniej niż 20, tak? Czy mniej niż równe? Mniej. Mniej niż 20, to wtedy nasza suma leserów będzie powiększana o 1. O 1, tak? Czyli plus równa się 1. Zwiększamy o 1. I tego szukamy, tak? Czyli szukamy wśród tych worków tych, które mają zawartość mniejszą niż 20 owoców. I zliczamy, ile tych worków jest. No teraz, jeszcze raz. 3. Ta druga trójka jest ignorowana. Spróbujmy to przekopiować. Nie wiem, czy się da. O, niestety, przerwaliśmy to. No jeszcze raz. F5. I coś nie wyszło. A, bo tutaj trójkę dopisałem do odmiany. F5. I co? 3. Czy to jest w schowku? Spróbujmy to wkleić. No niestety w schowku jest coś innego, no to cóż, trzeba przepisać. Albo może stąd spróbujmy skopiować. Da się? Z PDF-ów to tak różnie. Ctrl-C. Tutaj wklejamy sobie. O! Udało się. Enter. No rzeczywiście, odnalezione są cztery worki. Ja tylko podpowiadam, że tutaj o, w terminalu, jeżeli coś wklejamy, to w Linuxie to jest nie Ctrl-V, tylko Ctrl-Shift-V, chyba że wklejamy w IDE Pythona, no to tam chyba Ctrl-V. No, do sprawdzenia, tak? Jak wkleić to, bo to zależy od systemu operacyjnego. No cóż, zakończyliśmy pętlę for. Temat przeznaczony na 2 godziny lekcyjne. Dziękuję.